Gdy zaczęłam naukę w liceum, miałam 14 lat i było to dla mnie ciężkie przeżycie, bo wmawiałam sobie, że nie dam sobie rady, że jestem jeszcze za młoda, ale już drugiego dnia, kiedy wszyscy usiedliśmy w ławkach, poznawaliśmy klasy, poznawaliśmy nauczycieli, szkołę, stwierdziłam, że naprawdę nie było się czym stresować, bo w Wronku jest super atmosfera, są super ludzie, wszyscy są pomocni, także jest mega. Cenię w swojej szkole przede wszystkim to, że jest ona otwarta na odmienność uczniów. Tutaj absolutnie nikt nie każe ci się zmieniać, więc możesz być w zupełności sobą i jednocześnie być uczniem tej szkoły, co traktuję za jej największy atut. Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że Wronek jest moim drugim domem. Jest szkołą naprawdę ciepłą i przede wszystkim tolerancyjną, przez to czuję się tam naprawdę dobrze i swobodnie. Myślę, że to, co najbardziej lubię w mojej szkole, to ludzie. Spoko nauczyciele, luźna atmosfera, czasami też rywalizacja z innymi szkołami, na konkursach, na zawodach. Ta szkoła żyje. To jest niefajne. Plus, mamy takie spoko bluzy. Wronek nauczył mnie, że warto wierzyć w siebie. Że to, co złe, mija. Wronek nauczył mnie wytrwałości w dążeniu do celu. Nawet jeśli wydaje mi się, że los robi mi cały czas pod górkę i wszystko idzie nie tak, jakbym tego chciała, jeśli dołożę do tego starań i uwierzę w siebie, to wszystko jest możliwe. Przyszłam tu, bo chciałam odkrywać. Przyszłam tu, bo chciałam widzieć więcej. Ja wyuczyłam się tej empatii i to tak naprawdę najbardziej doceniam w tej szkole. Zostałam nauczona, że ja nie muszę nikogo udawać. Ja nie muszę nikogo udawać, żeby być lubiana, żeby być dobrze odbierana. Ja mogę być sobą, żeby zdobywać te złote szczyty, o których tak zawsze marzyłam. I to najbardziej doceniam w tej szkole.